Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Mamy napiętą sytuację w Zatoce Perskiej. Jest to dla Polski o tyle ważne, ponieważ jesteśmy sojusznikiem USA i członkiem NATO, a w maju tego roku mieliśmy konferencję bliskowschodnią zorganizowaną w Warszawie, w której brał udział m.in. prezydent Andrzej Duda, która dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie, a konkretnie Iranu, który jest największym państwem nad Zatoką Perską. Drodzy Państwo, co się dzieje? Amerykańskie media. Trump odwołał atak na Iran. Jest to tytuł artykułu tvpinfo.pl. Prezydent USA Donald Trump zatwierdził atak odwetowy na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona, ale później niespodziewanie go odwołał. Informują amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli Białego Domu i Pentagonu. Nie jest jasne, czy atak został odwołany całkowicie, czy tylko przesunięty w czasie. Trump wysłał w czwartek sprzeczne sygnały dotyczące amerykańskiej reakcji na zestrzelenie przez Iran w ciśninie Ormus bezzałogowego samolotu zwiadowczego RQ-4A Global Hawk. Najpierw mówił, że Iran popełnił poważny błąd i sugerował, że nastąpi odpowiedź USA. Później zmienił ton i spekulował, że atak mógł być wynikiem błędu któregoś z dowódców. Według dziennika New York Times ostatecznie prezydent USA zaakceptował atak na irańskie cele jak radary i wyrzutnie rakiet. Amerykańskie samoloty bojowe były już w powietrzu, a okręty wojenne gotowe do odpalenia pocisków. Wtedy z Waszyngtonu nadeszła wiadomość o odwołaniu ataku. Informacje podawane przez New York Times potwierdzają inne amerykańskie media. Jak podają maklerzy, po incydencie ceny ropy naftowej w USA nieznacznie spadają. Przez ciśninę Ormus łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim przepływa rocznie 20% światowego transportu ropy naftowej, w tym większość ropy eksportowanej przez Irak. W ostatnim czasie doszło do wzrostu napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w Zatoce Perskiej. Obawy o konfrontacji między tymi krajami rosną od 13 czerwca, kiedy w Zatoce Omańskiej zaatakowane zostały dwa tankowce. Stany Zjednoczone oskarżyły ten atak Iran, czemu ten kategorycznie zaprzecza. Nad Zatoką Perską leżą, drodzy Państwo, takie państwa jak Oman, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w skład których wchodzi 5 emiratów. Jednym z nich jest znany wszystkim Dubaj, Bahrajn, też, drodzy Państwo, Emirat, rządzi tam szejk, Kuwejt, Irak i oczywiście Iran. W Stanach Zjednoczonych ropa jest tańsza niż w Polsce. Cena za litr w przeliczeniu na nasze polskie złote to jest 3 złote 20 groszy. Czyli USA prowadzą politykę na Bliskim Wschodzie nie w celu, uwaga, obrony Izraela, tylko w celu kontroli złóż ropy naftowej w tamtym regionie świata. I tutaj chciałbym zdementować, drodzy Państwo, wypowiedzi Grzegorza Brauna, który niejednokrotnie straszył opinię publiczną w Polsce, że USA rozpoczną wojnę z Iranem. Co to znaczy? Chodzi oczywiście o inwazję. Co innego jest inwazja, czyli lądowanie sił lądowych, których w przypadku Iranu musiałoby być co najmniej 1 milion żołnierzy. A co innego jest, drodzy Państwo, atak, czyli zbombardowanie albo ostrzelanie rakietami z lotniskowców amerykańskich na Oceanie Indyjskim jakichś wybranych celów na terenie Iranu. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby USA dokonały inwazji, nie mylić z atakiem na wybrane cele, na Iran, ze względu na to, że taka operacja, ze względu na ogrom tego państwa, musiałaby co najmniej 1 milion żołnierzy USA, drodzy Państwo, zaangażować. Ale tutaj bardzo ważna rzecz dotyczy krajów, które Iran wspierają. To znaczy Rosja,
która już kilka lat temu dostarczyła Iranowi wyrzutnie S-300 przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, które zabezpieczają ten atak, ten kraj przed niespodziewanym atakiem lotnictwa zarówno Izraela, jak i też USA, które mogłyby być dokonane między innymi z lotniskowców na terenie znajdujących się na Oceanie Indyjskim. Nie sądzę, żeby Arabia Saudyjska zgodziła się, czy udostępniła lotniska na terenie swojego kraju do bombardowania Iranu. Dlatego, że w takim przypadku doszłoby do konfliktu między Iranem a Arabią Saudyjską. Ale Grzegorz Braun wielokrotnie, drodzy Państwo, straszył opinię publiczną w Polsce, że pójdziemy na wojnę z Iranem. Otóż jest jeszcze trzecie mocarstwo, które wypowiedziało się na temat Iranu zdecydowanie i wyraźnie. Chiny. Chiny, podobnie jak USA, które z cieśniny perskiej otrzymują dostawy ropy naftowej, podobnie Chiny otrzymują duże dostawy ropy naftowej z Iranu. Poza tym ogromne dostawy gazu otrzymują z Iranu i innych surowców. Jeden z generałów chińskich kilka lat temu, o czym powinien wiedzieć Grzegorz Braun, powiedział wyraźnie, że w przypadku jakiegokolwiek zbrojnego, militarnego ataku na Iran, Chiny udzielą wyraźnego militarnego wsparcia Iranowi i wojska chińskie będą walczyć w takiej wojnie. Tak więc jakiekolwiek dyskusje na ten temat, że USA dokonają inwazji na Iran, są bezpodstawne, dlatego że Rosja udzieli wsparcia, a Chiny bezpośrednio przyłączą się do walk w obronie Iranu, czyli USA nie dadzą rady takim potęgom i nie ma mowy o żadnej inwazji. Natomiast dla USA nie opłaca się dokonywanie nalotów, bombardowań, ataków, dlatego że one nic nie wskurają, nic nie zmienią. Zniszczą jakieś cele, natomiast zaostrzą sytuację i zablokują przede wszystkim transport ropy naftowej i skroplonego gazu przez cieśninę perską. Tak więc nie ma mowy o jakimkolwiek ataku na Iran. Natomiast kwestia Izraela, już jeden z generałów, drodzy Państwo, irańskich i parlamentarzyści z irańskiego parlamentu zapowiadają, że gdyby doszło do ataków, czy powiedzmy do inwazji, z Izraela nie zostanie, drodzy Państwo, kamień na kamieniu, bo będzie atak odwetowy. Ale tak jak wyjaśniłem wcześniej, USA nie mają zamiaru absolutnie atakować Iranu, ponieważ USA w Zatoce Perskiej robią po prostu interesy. Kontrolują transport ropy naftowej przez Zatokę Perską i tą cieśninę omańską i wojska USA muszą zabezpieczyć bezpieczeństwo płynących tankowców. Ja przypomnę, że przy wybrzeżach Etiopii działają słynni piraci etiopscy, którzy porywają różnego rodzaju okręty, bez względu jaka tam jest bandera, w celu wymuszenia haraczu od armatorów statków. Tak więc pomimo, że dochodzi do incydentów zbrojnych, ostrzeliwania, zestrzeliwania bezzałogowych statków, ostrzeliwania okrętów płynących przez cieśninę perską, do wojny tam nie dojdzie. I przypomnę wydarzenie sprzed 2 lat, kiedy 2 lecące myśliwce między granicą Syrii, gdzie znajdują się wojska
rosyjskie, a Turcji, zostały zestrzelone przez górali tureckich. Jeden pilot z jednego myśliwca rosyjskiego zginął, natomiast drugi katapultował się i została po niego wysłana ekipa ratownicza specnazu i uratowano go. Piloci są, drodzy Państwo, jeszcze bardziej cenni niż same samoloty, dlatego że wyszkolenie dobrego pilota zajmuje czas i kosztuje duże pieniądze. I Putin, jako prezydent Federacji Rosyjskiej, nie rozpoczął z powodu zestrzelenia dwóch samolotów wojny z Turcją. Doprowadziło to do krótkotrwałych sankcji gospodarczych, nie kupowania przez Federację Rosyjską owoców, warzyw z Turcji i po jakimś czasie Erdogan, prezydent Turcji, pojechał do Moskwy i stosunki między Turcją a Federacją Rosyjską unormowały się. To samo dotyczy, drodzy Państwo, sytuacji w Zatoce Perskiej. Iran, mając za plecami Chiny i mając za plecami Rosję, jest nie do ugryzienia dla USA. I sprawa jest w tym przypadku bardzo jasna. Nie ma też mowy o tym, żeby Izrael zaatakował Iran, ponieważ od granic Izraela do granic Iranu jest 1000 km, drodzy Państwo, i Izrael, nie mając wsparcia USA, nie ma żadnych szans w starciu militarnym z Iranem, to jest raz, a dwa, nie dostałby w ogóle poparcia Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, ani poparcia medialnego jako agresor, ani poparcia materialnego. Natomiast gdyby Iran był agresorem, to wtedy Stany Zjednoczone ze względu na konieczność obrony złóż ropy naftowej i gazu udzieliłyby poparcia Izraelowi. Ja przypomnę, że u wybrzeży Izraela znajdują się duże złoża ropy i gazu, które nie są wydobywane. Nie są wydobywane. To jest kraj, którego złoża będą eksploatowane po wyeksploatowaniu złóż w Arabii Saudyjskiej, w Kuwejcie, w którymś momencie, kiedy korporacja Rothschilda i Rockefeller uznają, że należy te złoża w szelfie przy wybrzeżu Izraela eksploatować. Szelf to są właśnie te płytkie wody przy wybrzeżu, taka nazwa z geografii. Tak więc będziemy śledzić wydarzenia na Bliskim Wschodzie, dlatego że minister Czaputowicz zapowiedział niedawno drugą bliskowschodnią konferencję w Warszawie. A przypomnę, że nie tak dawno, w maju, czyli półtora miesiąca temu, na początku maja, mieliśmy już, drodzy Państwo, jedną konferencję. Więc czekamy, kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych z panem Czaputowiczem w Polsce zorganizuje drugą konferencję bliskowschodnią. Mam nadzieję, że do wybuchu wojny światowej w tamtym regionie świata nie dojdzie i przedstawiłem Wam argumenty przemawiające właśnie za tą tezą, wbrew tezom głoszonym przez Grzegorza Brauna, jednego z liderów, drodzy Państwo, Konfederacji. A tutaj kluczem do zagadki jest stanowisko oczywiście Rosji i stanowisko Chin. I to by było wszystko na temat, drodzy Państwo, odwołania ataku rakietowego i odwołania ataku lotniczego, bombardowania Iranu. Być może była to pewnego rodzaju groźba, żeby uspokoić, drodzy Państwo, ostrzeliwanie przez niezidentyfikowanych osobników okrętów płynących przez cieśninę perską.